Witam Was w pierwszym poradniku w roku 2020. Dzisiaj pokażę Wam trik dość mało spotykany, ale za to w moim asortymencie trików jest on jak najbardziej mile widziany. Alat w out, czyli dwukołowiec w alternatyw z kółkami na zewnątrz. Spróbujmy się go nauczyć. Jeszcze drobne ogłoszenie parafialne. Pod koniec tego odcinka pojawią się wyniki konkursu na koszulkę z podpisem Roberto Carlosa. A teraz zaczynamy poradnik. Zanim zaczniecie naukę A-latwa, koniecznie musicie najpierw opanować do perfekcji zwykłego latwa. Bez czucia rotacji w kolanie, bez czucia latwa, dwukołowca, nie uda Wam się zabrać za A-latwa, mówię Wam. Dobrze jest też umieć latwy na ilość oraz trik o nazwie Lemens Tuzani Around the World, czyli L-tatw, a ja bym powiedział L-tatw. Jeśli chcecie zobaczyć poradnik do latwa, wejdźcie w kartę z załącznikiem po prawej górnej stronie ekranu. Przejdźmy już do samego A-latwa. Piłkę powinniście wybijać mniej więcej na wysokość waszego brzucha, no nieco wyżej niż wasze biodra. Sposób wyskoku do A-latwa, który ja stosuję i bardzo mi pomaga, jest taki, że podczas przedostatniej kapki przed trikiem mam w głowie pełną gotowość do wyskoku do triku. Zobaczcie, po kapce na prawą nogę kładę stopę na ułamek sekundy i od razu podnoszę ją do wykonania rotacji po kapce z lewej nogi. Ten ruch musi być jak najszybszy, a stopy powinny mieć najkrótszy kontakt z podłogą. Dzięki temu dynamicznemu początkowi zyskujemy ułamek sekundy, by zdążyć z wykonaniem kółek. Czyli zobaczcie, to jest moment przedostatniej kapki przed trikiem, a tutaj wykonujemy wybicie do A-latwa, po którym momentalnie wyskakujemy do góry. Wyskok do A-latwa musicie wykonać bardzo sprawnie, od razu po wykonaniu kapki. Najszybciej jak się da. Najszybciej jak się da? Najszybciej jak się da. Teraz omówmy samą rotację przy wykonaniu dwukołowca. Przy pierwszym kółku w tym triku rotację bardziej wykonujemy w biodrze. Jest to moment, w którym piłka szybuje do góry. Można powiedzieć, że robimy takiego szybkiego hopa out. Kiedy piłka już opada, wykonujemy rotację w kolanie. Taki mój dodatkowy tip, kiedy wykonujecie A-latwa, wyobraźcie sobie w głowie, że robicie normalnego latwa. Niby to jest taka mała dziwna rzecz, ale skoro mi pomaga, to dlaczego wam nie może? Wysokość piłki przy A-latwie różni się nieco od wysokości przy zwykłym latwie. Potrzebujecie więcej czasu, by wykonać kółka, dlatego właśnie A-latw jest o wiele trudniejszy. Czas na błędne wykonanie. Oczywiście a-wykonalne będzie zrobienie A-latwa z dużo opóźnionym wyskokiem. Stosuj się do porad o szybkim i dynamicznym wyskoku i staraj się nie opóźniać ten wyskok, to będzie cacy. Innym błędem jest brak wyskoku. Brak wyskoku zabiera Wam całą dynamikę i szybkość w wykonaniu triku. Zatem pamiętaj o drobnym oderwaniu się od ziemi. Przyjrzyjcie się teraz, jak wygląda ten trik w ultra zwolnionym tempie w 240 klatkach na sekundę. Zobaczcie, jak wygląda każdy najmniejszy ruch, jak zachowuje się całe ciało, jak zachowuje się piłka. Zobacz, jak wygląda ten trik. Kiedy opanujecie już A-latwa na silniejszą nogę, spróbujcie zrobić go również i na słabszą. To dopiero jest ciężki orzech do zgryzienia. A-latwa możecie łączyć z wieloma trikami. Świetnie wygląda na przykład zachtatwem. No i to by było na tyle. Tak wygląda A-latw out i mam nadzieję, że Wam pomogłem. No dobrze, a teraz czas na wyczekiwane wyniki konkursu na koszulkę z podpisem Roberto Carlosa. A konkurs wygrywa... ten oto komentarz. Gratuluję, zgłoś się do nas na Facebooku w wiadomości prywatnej po odbiór nagrody. A ja z Wami się już żegnam. Mam nadzieję, że A-latw nie jest Wam straszny. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Mówił dla Was Brzezik. Szczęśliwego nowego 2020 roku. Podbijcie 2020 hopów. Trzymajcie się. Eldo.